Trenerze, przed nami mecz z Wartą Poznań. Już w piątek się zmierzymy z tym rywalem. Za nimi dwa dobre mecze, dwa remisy. Jaki to rywal? Przede wszystkim Warta to rywal bardzo efektywny. Zresztą osiągnęli fantastyczny wynik w tamtym sezonie, zajmując piąte miejsce jako Beniaminek. Drużyna, która może nie strzelała w tamtym sezonie zbyt dużo bramek, ale traciła bardzo mało i potrafiła przede wszystkim mieć takie korzystne wyniki. Wynik 1-0 to często taki wynik, który osiągali. No, poukładany zespół, zorganizowany, tak powiedziałem, może nie zawsze tak stylowo to super wygląda, ale były też mecze, że naprawdę można było ich pochwalić i za efektywność, i za styl. Także wyzwanie jest dosyć duże. Moim zdaniem też te mecze tego sezonu, te dwa punkty, które zdobyli, to też mieli dobre momenty. Też trzeba powiedzieć, że dwukrotnie przegrywali i dwukrotnie te remisy osiągali, także charakter w tym zespole na pewno jest. Czego najbardziej możemy się obawiać po piątkowym rywalu? Ja nie lubię takiego słowa obawa, przede wszystkim skupiam uwagę na pracy bieżącej. Już nie chcę, jak gdyby, chcę zamknąć ten rozdział tutaj mówienia, że późno zaczęliśmy. W tej chwili każdy dzień jest ważny. Przede wszystkim praca treningowa, budowanie tego obrazu, no bo też tak naprawdę nie mając tych sparingów nie mogliśmy też tak gdyby ocenić takiego obrazu rzeczywistego i te mecze jak gdyby pokazują nam pozytywne rzeczy, pokazują nam mankamenty i na bieżąco musimy po prostu wykorzystywać te materiały, które mamy ze spotkań, kontynuować dobre momenty, eliminować te słabsze, ale to jest taka bieżąca praca i nie chciałbym się cofać do tyłu, tylko patrzę do przodu. To skupmy się w takim razie na naszych zawodnikach, na naszym zespole. Przemek Banaszak, dwa mecze, gol, asysta. Czy właśnie tego trener po nim oczekiwał? No Przemek Banaszak na pewno to jest zawodnik, który w tej chwili jest nagradzany za swoją ciężką pracę. Myślę, że każdy zawodnik tu ciężko pracuje, ale też chodzi o to, żeby wykorzystywać swój moment. Wcześniej Przemek sprawdzał się bardziej w roli zmiennika. Jeżeli już dostawał szansę, to nie do końca ją jak gdyby wykorzystywał, żeby zdobyć miejsce w pierwszej jedenastce. No w końcówce sezonu przed taki moment, tak czasami bywa, kontuzja Pawła Wojciechowskiego wyeliminowała z gry. Przemek wskoczył w jego miejsce i od tej pory złapał dobrą formę, złapał dobry poziom. Złapał statystyki, dobra motoryka, także chciałbym, żeby to kontynuował. Oczywiście liczę na to, że Paweł Wojciechowski będzie naciskał, mimo że jest doświadczony, ale będzie rywalizował z Przemkiem i ze Śpiączką Bartkiem. Także tutaj na plus ta rywalizacja. Jakiego meczu w takim razie w piątek o 18 możemy się spodziewać? No ja też nie chcę się jak gdyby bawić w eksperta, tak? bo czasami te plany, a mecz to jest zupełnie zgoła co innego. Zagłębie Lubin grając z nami troszkę pokazało inną piłkę niż na Wiśle Kraków. Tam czegoś nie uzyskali na boisku, szukali zmiany i ta zmiana jak gdyby w grze była widoczna. To, że Warta gra w określony sposób na takim długim odcinku, to jest wiadome, ale też w pojedynczych meczach potrafi zagrać naprawdę niekonwencjonalnie. Także tutaj musimy być skoncentrowani na sobie, na tych fazach gry, które będą w tych momentach pierwszej połowy, drugiej połowy. No, tutaj duża koncentracja, determinacja, ale też musimy poszukać jakości. Też na pewno musimy wyeliminować takie łatwe straty piłki, które nam się przydarzają w tych ostatnich dwóch meczach, ale wierzę, że moich zawodników stać na to, żeby tutaj procentowo to podnieść.